chciałbym Państwu przedstawić firmę Dotkowicz, których jestem właścicielem. Dla tych Państwa, którzy mnie nie znają, chciałbym powiedzieć, że jestem lekarzem weterynarii specjalizującym się w chorobach gołębi. Posiadam tytuł naukowy doktora nauk weterynaryjnych i na co dzień współpracuję z dużą rzeszą hodowców gołębi, głównie pocztowych, z całej Polski. Także jeszcze raz witam i zapraszam do naszej prezentacji produktów, których jestem autorem. Są to mieszanki paszowe uzupełniające, stosowane w hodowlach gołębi praktycznie przez hodowców na terenie całego kraju. W związku z tym, że mam dzisiaj okazję Państwu zaprezentować moje produkty, chciałbym podzielić je na kilka grup. Na kilka grup, które stosujemy w poszczególnych okresach lotowych, w poszczególnych okresach hodowlanych, a mianowicie produkty te są to produkty pochodzenia naturalnego, roślinnego. Staram się w swojej praktyce unikać stosowania antybiotyków. Oczywiście w tych przypadkach, kiedy jest to możliwe, staram się od antybiotyków odchodzić, a stosować jak najwięcej produktów naturalnych, by wspomagać zdrowie ptaków, ale także ich kondycję, która jest niezwykle ważna, szczególnie w okresie sezonu lotowego. Przystępując do tej krótkiej prezentacji, chciałbym zacząć od produktów, które wpływają na poszczególne układy organizmu gołębia. A mianowicie pierwszy produkt, który zaprezentuję Państwu, jest to produkt noszący nazwę Forma Zdrowy Oddech. Preparat jest ten skomponowany na bazie olejków eterycznych, miętowego i eukaliptusowego. Stosowany jest przez cały okres hodowlany, można go stosować profilaktycznie przez cały rok, łącznie z okresem spoczynku, to jest w zimie, jak i w sezonie lotowym. Może być on stosowany jako profilaktyka, ewentualnie stosując go przez dłuższy okres czasu, około 7, nawet do 10 dni, można przeprowadzać nim terapię łagodniejszych schorzeń górnych dróg oddechowych. Chciałbym również zaznaczyć, że preparat ten wchodzi w skład naszego zestawu lotowego, który macie Państwo na tej planszy, który był stosowany już przez szereg znanych mistrzowskich hodowli w Polsce, między innymi pan Ramotowski z oddziału ŁK zrobił na tym zestawie najlepszy wynik w Polsce. Kolejny produkt to Forma Kondycja. Tematycznie bardzo podobny do Formy Zdrowy Oddech, z tym, że posiada inny skład. W składzie tego preparatu są wyciągi z pączków sosny, są zioła prowansalskie, witamina A oraz mieszanki ziołowe, także regenerujące śluzówkę przewodu układu, przepraszam, oddechowego. I produkt ten może być stosowany również profilaktycznie, jak i terapeutycznie przez dłuższy okres czasu, a także można go włączyć w zestaw lotowy. I produkt ten znajduje się w zestawie lotowym dla gołębi młodych. Kolejny produkt to Forma Zdrowe Trawienie. No, zdajecie sobie Panowie sprawę, że układ pokarmowy to jest przede wszystkim kuźnia kondycji dla gołębia. Każda dysfunkcja tego układu to spadek formy, w związku z tym słabsze wyniki lotowe. Polecam stosowanie preparatów wpływających na poprawę trawienia, na poprawę stratności karmy, stąd i lepsze jej wykorzystanie. Jednym z takich preparatów jest płynny produkt Forma Zdrowe Trawienie, oparta na wyciągach ziołowych z ostrobestu, z oregano, z karczocha i jeszcze z listnika zwyczajnego. No, jest to produkt, który polecam stosować w zestawie lotowym. Wchodzi on także w skład zestawu lotowego, a także można stosować go we wszystkich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem trawienia, czyli mamy jakieś wodniste odchody, treść odchodów jest luźnawa, słabsza strawność, słabsze wykorzystanie karmy, zmniejszony apetyt, bądź w ogóle niechęć do pobierania pokarmu. Kolejny produkt to Forma Wysoka Odporność.
Proszę Państwa, produkt ten można podawać przez cały rok. Przez cały rok, bo z tą odpornością gołębi pocztowych jest różnie, a tym bardziej, że jest ona narażona jakby przez okres, poszczególne okresy hodowlane, a także przez okres lotów, cotygodniowe koszowania doprowadzają do tego, że gołębie mają styczność z wieloma czynnikami patogennymi, w związku z tym zawsze odporność jest narażona na szwank i dlatego powinniśmy tego typu preparaty stosować w miarę systematycznie, by cały czas podnosić sprawność tego układu i by odpowiednia ilość komórek żelnych, jak i przeciwciał była na jak najwyższym poziomie, by organizm w przypadku pojawiających się jakichś początkowych infekcji mógł sprawnie i szybko odpowiedzieć na atakującego patogeny. Chciałem zauważyć, że bardzo ciekawy skład jest tego produktu. W jego skład wchodzi jeżówka purpurowa, czyli popularna nazwa echinacea, rzęszyn, a także czystek, który jest nowością na rynku. Ostatnio bardzo modny także w farmacji ludzkiej. Czystek bardzo silnie pobudza układ odpornościowy i odpowiada za pobudzenie komórek żelnych, fagocytów, które stanowią pierwszą linię obrony do odpowiedzi na atakujące organizm patogeny. Dajemy produkt profilaktycznie przez cały rok. Wchodzi on w skład zestawu lotowego, podawany jest raz do dwóch razy w tygodniu w sezonie lotowym, zarówno gołębi dorosłych, jak i gołębi młodych. Kolejny produkt to produkt Forma Zdrowa Wątroba i Nerki. Jest to produkt, który regeneruje wątrobę i nerki oraz wspomaga działanie tych dwóch jakże ważnych narządów. Wchodzi w skład zestawu lotowego, podaje się go raz lub dwa razy w tygodniu. W składzie tego preparatu najważniejszymi jego składnikami jest cholina, sorbitol, które regenerują i wspomagają pracę wątroby i nerek, ale także 8 zestawów tutaj ziołowych, wyciągów ziołowych, które wspomagają pracę narządów wyżej wymienionych oraz śluzówki przewodu pokarmowego, ułatwiają trawienie, w związku z czym wpływają na wzmocnienie kondycji ptaków. Można podawać ten produkt także w okresie spoczynku jako naturalne odtrucie organizmu po wyczerpującym sezonie lotowym, no i jakże wyczerpującym okresie pierzenia ptaków, kiedy podawaliśmy mocniejszą karmę, która zawierała więcej nasion obfitujących przede wszystkim w tłuszcze. Kolejny produkt, bardzo podobny, Sedofix. Jest to nowość, którą wprowadziłem na rok 2017. Produkt, którego działanie jest podobne do formy zdrowej wątroby i nerki, jednakże posiada troszkę inny skład. Jest bardzo podobny do sedacholu, także regeneruje wątrobę i nerki. Nie posiada już tylu wyciągów ziołowych, co forma zdrowa wątroba nerki, ale wyższe zawartości choliny, jak i sorbitolu. Stąd też bardzo taki szybki sposób regeneruje te narządy. Produkt może być podawany po wszystkich kuracjach antybiotykowych, w okresie zaburzenia trawienia oraz w okresach spadku odporności organizmu, spadku formy i kondycji. Kolejny produkt to produkt mineralny. Forma mineralna, pole w gołębniku. Produkt ten, proszę Państwa, jest to jakby glik mineralny w butelce w postaci płynnej. Niestety glity piksztejne, które są na rynku, zawierają oprócz cennych makro- i mikroelementów dość dużo zanieczyszczeń. W okresach rozrodu, szczególnie odchowu młodych ptaków, ptaki pobierają bardzo dużo związków mineralnych, glitów, piksztejnów, mączek typu MM i często kończy się to zaburzeniami pracy nerek objawiające się bardzo silnym wodomączem poligurium, czyli tak zwanym laniem gołębi. By to wykluczyć,
proponuje podawanie preparatu mineralnego w płynie, który jest zbilansowany pod względem zawartości makro, jak i mikroelementów w taki sposób, że szybko niweluje wszelkie niedobory tych pierwiastków, a nie posiada w przeciwieństwie do gridów wszystkich substancji toksycznych. Dlatego chelaty mają to do siebie, że szybko wchłaniają się do komórek, uzupełniając niedobory. W praktyce objawia się to tym, że ptaki zaczynają się mniej interesować mączkami, gritami, mniej ich spożywając, od razu odbija się to na lepszej formie ptaków, na większej zdolności i chęci do karmienia młodych ptaków. Młode są lepiej wykarmione, są w lepszej formie, a odchody są idealne kuleczki. Preparat ten można też dawać w okresie rozpoczęcia wiosennych treningów gołębi dorosłych. Ma to na celu wzmocnienie układu kostnego ptaków, które po sezonie zimowym no po prostu nie jest na tyle silny, by sprostać wymaganiom i ostrym treningom, ze względu na to, że krótki dzień świetny powoduje zmniejszenie ilości witaminy A i D3, która jest odpowiedzialna za uwapnienie kośćca, stąd kościec jest bardziej kruchy, no i często nie wytrzymuje obciążenia, co się objawia najczęściej tak zwanym zespołem zwichrowanego skrzydła. Bardzo częsty przypadek. Najczęściej hodowcy mają z tym problemem do czynienia w okresie pierwszych 5 lotów. Podajemy go w okresie, w tym czasie 2 razy w tygodniu wraz z nastaniem pierwszych treningów. Przechodząc w sezon lotowy, produkt ten podawany powinien być raz w tygodniu. Drugą kolejną zaletą jest to, że ptaki nie wychodzą w pole i nie szukają w polu tego, czego nie mają w gołębniku. Kolejny produkt, także mineralny, to forma Hemomyco Complex. To, że mam, proszę Państwa, połączenie aktywnego żelaza z jodem. Aktywne żelazo wchodzące w skład hemoglobiny w krwinkach czerwonych, odpowiedzialne za wiązanie tlenu. A jod jest to pierwiastek, który oprócz działania antyseptycznego, dezynfekcyjnego, przeciwdrzewiczego, przeciwbakteryjnego wspomaga pracę tarczycy, która jest głównym kluczowym regulującym pracę przemiany materii całego organizmu, co się odbija na lepszej formie ptaka, a także na orientacji. Poprawia, w związku z tym w skrócie można powiedzieć, że produkt ten poprawia orientację ptaka oraz zwiększa kondycję, co się przekłada w uzyskanych wynikach. Kolejny produkt, też z produktów chemicznych, z tym organicznych, jest to zakwaszacz. Zakwaszacz, też litrowa butelka, nazywa się Forma Aktywna Ochrona Jelit. W skład tego produktu wchodzą 4 kwasy organiczne: kwas jabłkowy, cytrynowy, propionowy i mlekowy. Połączenie tych kwasów jest tak dobrane, by zmieniać pH przewodu pokarmowego poniżej pH obojętnego, czyli zakwaszenie tego środowiska powoduje zmianę środowiska z kierunku niekorzystnego dla bakterii chorobotwórczych, takich jak Salmonella lub Escherichia coli. W związku z tym bardzo silne działanie protekcyjne przeciwko tym schorzeniom, a także poprawia to środowisko wykorzystanie pobranej karmy, strawność tej karmy, a im lepsze przyswajanie składników, które podajemy gołębiom, tym większe przede wszystkim przyrosty u młodych ptaków, a u dorosłych lepsza forma, kondycja, no i lepsze wykorzystanie siły. Co ciekawe, no, wydajność tego preparatu jest dość duża, bo od 100 do 200 litrów wody z jednej butelki przy umiarkowanej cenie za butelkę powoduje to, że może być on stosowany w cotygodniowej profilaktyce w sezonach hodowlanych, jak i w sezonie lotowym. Proszę Panów, teraz chciałbym przejść do prezentacji preparatów, które są preparatami typowymi w okresie sezonu lotowego, a mianowicie w okresie
lotowy. Zarówno u gołębi dorosłych, jak i młodych chciałbym Państwu polecić zastosowanie elektrolitu w proszku pod nazwą Forma Szybki Lot. Jest to 300-gramowe opakowanie. Podaje się go 10 do 20 gramów na litr wody przed lotem, ewentualnie po locie, w celu regeneracji i przyspieszenia powrotu do formy gołębia. Można stosować u gołębi dorosłych. Preparat ten znajduje się w programie lotowym dla gołębi i w zestawie lotowym dla gołębi dorosłych, jak i dla gołębi młodych. Co ciekawe, że oprócz elektrolitów zawiera także cukry proste, takie jak glukoza oraz witaminy z grupy B i wszystkie aminokwasy egzogenne, które ułatwiają powrót gołębia do formy, a przede wszystkim ułatwiają przyrost masy mięśniowej, którą gołąb spalił, powracając do gołębi gazowej. Kolejnym preparatem elektrolitycznym jest Sprinter. Jest to preparat bardzo podobny do formy Szybki Lot. Różnica jest taka, że zawiera większe ilości witamin i większe ilości stężenia aminokwasów, szczególnie aminokwasów siarkowych, egzogennych. Stąd jego działanie polega na szybszej regeneracji ptaków po locie. Stosujemy go po dłuższych lotach, bardziej wyczerpujących i po lotach, które są powiedzmy cięższe przede wszystkim dla ptaków. Kolejny produkt typowo elektrolitowy jest maraton. Jak sama nazwa wskazuje, polecamy ten produkt na przede wszystkim loty długie, powyżej 450 km. Wydajność bardzo przyzwoita, bo około 100 litrów wody z jednego opakowania litrowego. W skład tego preparatu wchodzą cukry proste, glukoza i fruktoza, witaminy z grupy B, w tym witamina B12, aminokwasy egzogenne oraz L-karnityna. L-karnityna, tak zwany spalacz tłuszczów, oprócz tego, że spala zbędne tłuszcze, szczególnie te tłuszcze, które znajdują się wewnątrz jamy okrzepnowej, które uwierają na narządy wewnętrzne, to oprócz tego działania ma działanie silnie wspomagające pracę mięśnia sercowego, stąd przekłada się to na lepszą wydolność gołębia i lepsze wyniki. Produkt podajemy przed lotem, z reguły na 2 dni przed dniem lotu, jak i w dniu powrotu, jeśli chcemy w szybki sposób zregenerować gołębia. Produkt bardzo silnie nawadnia gołębie, ma bardzo przyjemny, anyżowy zapach. Kolejnym produktem bliźniaczym jest także maraton o bardzo podobnym składzie. Różnica polega tylko na zawartości witamin z grupy B. Ma troszkę inne poziomy tych witamin. Jest to produkt bardziej znany wśród hodowców, bo stosowaliśmy go już przez kilka sezonów. Maraton poprzednio prezentowany jest produktem nowym, który wchodzi w 2017 roku. Działanie tego maratonu jest generalnie bardzo podobne do wcześniej omawianego. Kończąc produkty elektrolitowe, chciałbym Państwu zaprezentować naszą nowość Aminoprotex. Proszę Panów, tak jak nazwa preparatu sugeruje, jest to preparat elektrolitowo-witaminowo-aminokwasowo-zasiedlający dla gołębi. Kiedy go podajemy? Szybkie regeneracje ptaków po wysiłku. Wysiłek związany z lotem, ale może być to też wysiłek związany z przebiegiem choroby, po szczepieniach. Stąd preparat można włączyć w stosowanie w program lotowy tygodniowy, jak i podawać go też profilaktycznie, bądź wspomagając leczenie w przypadku silnego odwodnienia towarzyszącego najczęściej zakażeniom bakteryjnym. W skład preparatu wchodzą cukry proste, glukoza, fruktoza, witaminy z grupy B, aminokwasy egzogenne
oraz dwa szczepy saprofitycznych bakterii zasiedlających przewód pokarmowy. Jest to Enterococcus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, które powodują bardzo szybkie zasiedlenie przewodu pokarmowego, blokując tym samym dostęp do komórek śluzówki jelit bakteriom chorobotwórczym. Kolejny produkt to Turbo Extra Energia. Produkt ten wchodzi w skład zestawu lotowego. Jest to produkt, który ma na celu zabezpieczenie gołębi w niezbędną energię, a bardziej może zapasy tej energii na dłuższe loty, jak i po powrocie z tych dłuższych lotów dokonanie szybkiej regeneracji powrotu do formy. Produkt ten zawiera znaczne ilości białka, około 50%, znaczne ilości tłuszczy, około 30%, stąd powoduje szybką odbudowę mięśni po locie oraz dostarczenie gołębiom po locie w szybki sposób dużych pokładów energii, by mógł gołąb jak najszybciej rozpocząć treningi na kolejny lot. Niektórzy podają preparat ten w czasie odchowu młodych, przy odsadzeniu młodych, jeśli młode słabiej rosną, można także tym produktem się posiłkować. Siostrzanym produktem jest protein. Protein, czyli białko zwierzęce. Białko zwierzęce, temat znany już przez Państwa i opanowany w znacznej mierze. Podajemy po locie. Celem jest szybka odbudowa mięśni po locie. No naprawdę ten produkt bardzo szybko te mięśnie odbudowuje, jest bardzo łatwo przyswajalny i to jest jego główna cecha, że nie musimy go podawać przez dłuższy okres czasu. Wystarczy jednorazowe podanie, najczęściej w poniedziałek, i gołąbki bardzo szybko się odbudowują i uzyskują chęć do rozpoczęcia treningów. Można także podawać przy odchowie młodych, jeśli widzimy, że młode są mimo zdrowia słabiej rozwinięte, słabsze mają mięśnie piersiowe i jakby brakowało im tego białka, można podać raz, dwa razy w tygodniu dodatkowo dla ptaków młodych. Duża zawartość białka zwierzęcego, bo tak jak w poprzednim produkcie białka było 50%, tu mamy ponad 90%, także no, jest to czysty koncentrat białka. Kolejne produkty to produkty witaminowe. Proszę Panów, witamina w postaci multiwitaminy, najbardziej uniwersalna, może być podawana przez cały rok, we wszystkich okresach hodowlanych, jak i też w sezonie lotowym, wchodzi w skład naszego zestawu lotowego. Bardzo przyzwoita wydajność, bo z tej półlitrowej butelki wydajność jest na 100 litrów wody. Zawiera wszystkie witaminy z grupy B, witamina A, witaminę D3, E, wszystkie aminokwasy endogenne, jak i egzogenne. Stąd można ją także podawać w okresie rozrodu, jak i w okresie pierzenia, zastępując na przykład preparaty zawierające siarkę, z której organizm gołębia syntetyzuje te aminokwasy. Tu w tym produkcie mamy aminokwasy już gotowe. Bardziej specjalistyczne witaminy to są w tych małych buteleczkach i zaczynamy od witaminy A, D, 3, E, C. Połączenie czterech witamin w jednej małej buteleczce. Jest to już bardziej specjalistyczny produkt, który stosujemy już w takich okresach hodowlanych przede wszystkim jak rozród i odchów młodych ptaków. Witamina E, pobudzenie gonad do rozpłodu. Witamina A wpływa na formowanie się i rozwój zarodka w jaju. Witamina D3 na rozwój już ptaków w gnieździe, zapobiega krzywicy. Witamina C jest tu witaminą, która ma działanie odpornościowe, czyli zapobiega, jakby uniemożliwia rozwijanie się chorób zakaźnych u ptaków. Mała buteleczka, co nie świadczy, że ma wydajność. Z takiej buteleczki
możemy ją zużyć na 100 litrów wody. Dawkowanie jest 1 ml na litr wody. Kolejna witamina to witamina SLN. Witamina SLN. Znacie Państwo już ten produkt. Podajecie te witaminy głównie w okresie poprzedzającym, jak i podczas rozród, jak i podczas odchowu młodych ptaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że można też podawać ją w okresie lotowym, zapobiega m.in. dystrofii mięśni czy osłabieniu skurczu mięśni, co jest bardzo ważne w przypadku głębi pocztowych, jak i też poprawia jakość skarmianej paszy. Wydajność podobna, 100 litrów wody, czyli dawkowanie 1 ml na litr wody. No i witamina B-kompleks. Witamina B-kompleks zawierająca pełen skład witamin z grupy B. Typowo lodowa. Podajemy ją w okresie lodowym przed lotem. Można podawać po locie, ale takim głównym wskazaniem jest podanie przed lotem. Jak najkrócej, powiedzmy w przypadku koszowania w sobotę, podajemy ją w piątek. Bardzo silnie pobudza układ nerwowy, a tym samym wpływa na orientację i po prostu ptaki chętnie wracają do gołębnika bez błądzenia, skracając czas powrotu. Powinna być ona także podawana po okresie kuracji antybiotykowych, gdyż antybiotyki zabijają florę saprofityczną odpowiedzialną za produkcję tej witaminy. W związku z tym pamiętajmy, żeby witaminy z grupy B podawać także przy leczeniu ptaków po zakończonych kuracjach, by nie doprowadzić do jej niedoborów. Wydajność 100 litrów wody, dawkowanie 1 ml na litr wody. Kolejny suplement to spirulina. Spirulina, jakże cenne białko zwierzęce, około 60% białka, zawierające pożądane aminokwasy siarkowe, te egzogenne, których nie ma w ziarnie roślinnym. I przede wszystkim produkt naturalny, stąd w odróżnieniu do produktów syntetycznych dużo lepsze przyswajanie, dużo lepsza wchłanialność. Kiedy ją podajemy? Podajemy ją po każdym stanie i w stanie wyczerpania ptaków. Można dawać po locie. Ze względu na dużą zawartość białka szybko odbudowuje mięśnie gołębia. Niektórzy dają przed lotem, ponieważ zawartość witamin i aminokwasów wzmacnia gołębia na lot, dając mu zapasy energii. Kolejny produkt to olej. Mamy kilka produktów opartych na olejach i chciałbym podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa to oleje na zimno tłoczone, naturalne, stuprocentowe, bez żadnych domieszek. I tu bym chciał zacząć od lecytyny sojowej. Nie muszę omawiać, co to jest za produkt, źródło omega-6 nienasyconych kwasów tłuszczowych, wpływ na układ nerwowy, na połączenia nerwowe, a tym samym poprawia orientację ptaka podczas lotu. Jak i każdy tłuszcz, niezastąpione źródło energii na lot, jak i po locie, wzmacniające ptaka. I dodatkowo lecytyna ma bardzo ważną cechę, że jest naturalnym emulgatorem, czyli ułatwia trawienie innych tłuszczy, w tym oleje. Stąd zalecam podawanie lecytyny przy skarmianiu gołębi ziarnem bogatym w tłuszcze, szczególnie w okresie pierzenia, jak i przed lotem, kiedy dostarczamy gołębiom tłuszczy w postaci bogatotłuszczowych mieszanek, jak i przy stosowaniu do mieszanych dodatków innych olei. Ona będzie powodowała, jej dodatek będzie powodował łatwiejsze trawienie tych dodawanych olei do karmy. Kolejne oleje to już na zimno tłoczone, nieoczyszczone. To pierwszy z nich to olej z ostropestu. Ostropest, praktycznie olej leczniczy, który zawiera tak zwaną silimarynę regenerującą komórki wątrobowe. Jakie jest znaczenie wątroby? No, główny gruczoł odpowiadający za trawienie produkuje
obejmuje między innymi niezbędne soki trawienne potrzebne do strawienia pokarmu. Jeśli każda występuje dysfunkcja tego narządu, no to mamy pogorszenie trawienia i automatyczny spadek formy. Olej jest naturalny, ma bardzo charakterystyczny smak i zapach. Chciałbym przestrzec przed stosowaniem olej tego typu, które są gorzkie, o bardzo intensywnym zapachu, gdyż jest to olej mało stabilny, stąd krótkie terminy ważności, które są na tym oleju, szybko ulega jęczeniu. Kolejny produkt to tak zwane złoto Egiptu, czyli olej z czarnego kminku. Tak samo 100% olej tłoczony na zimno, nieoczyszczony. Czarny kminek to może wiadomości w internecie, możecie Państwo znaleźć. Produkt bardzo silnie podbijający odporność, wspomaga pracę układu immunologicznego. Produkt, który działa także antyseptycznie. Szczególnie jest polecany dla ptaków, które mają problemy z drogami oddechowymi, jako dodatkowe wspomaganie miejscowej odporności układu oddechowego, a tym samym poprzez stosowanie profilaktyczne tego oleju zmniejsza on podatność gołębi na zapadalność na choroby dróg oddechowych. Te trzy oleje, lecytyna, olej z ostrobestu, jak i olej z czarnego kminku, wchodzą w skład zestawu lotowego i podawane są co tydzień podczas sezonu lotowego. Kolejne już oleje to oleje miętowo-eukaliptusowe. Nie są to już oleje na zimno tłoczone, nie są oczyszczone. Są to oleje, które są na bazie oleju roślinnego sojowego z dodatkiem olejków eterycznych miętowego i eukaliptusowego. Można podawać je gołębiom na karmę. W przypadku, kiedy chcemy stosować profilaktykę przeciwko schorzeniom dróg oddechowych oraz podczas antybiotykoterapii układu oddechowego podajemy ten olej profilaktycznie na karmę. Powoduje on zmniejszenie ilości produkowanego śluzu w drogach oddechowych, a z tym zmniejszenie wydzieliny śluzowej w gardle, w tchawicy, no i poprawienie oddechu. Kolejny olej oregano z dodatkiem olejku oregano, też na bazie oleju sojowego. Jest to olej, ze względu na tą zawartość tego olejku eterycznego oregano, zawiera dużą dawkę tymolu i karkwarolu, tak zwanych dwóch naturalnych roślinnych antybiotyków. Działają one antyseptycznie w obrębie przewodu pokarmowego, powodują przede wszystkim poprawę trawienia, jak i wpływają na zwiększenie odporności ptaka. Kolejny olej czosnkowy. Jest to chyba jeden z najstarszych typów olejów stosowanych w hodowli gołębi pocztowych, najbardziej znany, posiadający już najdłuższą historię, także tu już nie muszę omawiać tego produktu. Podajemy go przez cały rok. Substancje aromatyczne zawarte w czosnku, szczególnie alicyna, powodują silne pobudzenie układu odpornościowego, a tym samym protekcję ptaków przed zakażeniami. Te trzy olejki są konfekcjonowane w butelkach po 200 ml. Mogą być stosowane raz, dwa razy w tygodniu. Kolejny produkt to Probio 11. Probio 11 jest to zestaw szczepów probiotycznych, saprofitycznych, które zasiedlając śluzówkę przewodu pokarmowego powodują blokowanie miejsc dostępu dla bakterii chorobotwórczych, jak Salmonella, coli i inne bakterie. Powodują powstawanie przyjaznego do procesów trawienia środowiska, utrzymują kwaśne pH poprzez wydzielanie swoich metabolitów i stanowią naturalną, żywą protekcję ptaków przed czynnikami zakaźnymi. Buteleczka 100 ml o dużej wydajności, bo stosujemy produkt w dawce 1 ml na 3 litry wody, co czyni wydajność ze 100 ml opakowania na 300 litrów
wody do picia. Czyli praktycznie jedna taka butelka powinna starczyć na cały sezon. Dla 100 takich, powiedzmy, średniej hodowli liczących 100 sztuk ptaków. Kolejne produkty to lecytyna. Z tym, że lecytyna w proszku. Działanie podobne jak lecytyna w płynie, z tym, że czasami bardzo praktycznie można ją zastosować w stosowaniu innych olejków, jak na przykład oleju z ostrobestu, miętowego, eukaliptusowego, oregano, czosnkowego. Można osuszać nią karmę, dodatkowo wzbogacając karmę o lecytynę, która poprzez swoje działanie emulgacyjne, emulgujące i zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych poprawia strawność karmy oraz wzmacnia odporność ptaków. Może być podawana także przed lotem na karmę zbliżoną któryś z tych olejów, na przykład z olejem z ostropestu. Kolejny nasz produkt, jeden z najbardziej znanych, to Adenostop. Produkt jest ten na rynku już około kilkunastu lat. Ma już bardzo dużo zwolenników. Jest to odżywka jelitowa, tak zwany conditioner jelitowy, który podajemy ptakom w celu wzmożenia apetytu u ptaków, poprawienie strawności karmy oraz w celu protekcji przed chorobą młodych, czyli tak zwanym adenokoli. Produkt jest dedykowany dla ptaków młodych. Powinien być podany bezpośrednio po locie jako produkt powitalny, czekalujący na gołębie wracające z lotu przez 2 do 3 dni, czyli praktycznie od niedzieli po południu do wtorku rano. Praktycznie mogę powiedzieć na podstawie takich statystycznych porównań, że w 85-90% zapobiega on rozwijaniu się tej choroby, co wielu z panów może potwierdzić, ponieważ produkt jest dość szeroko stosowany i stosujecie go praktycznie co sezon. W składzie jest między innymi probiotyk, który powoduje zasiedlanie pokarmu, przewodu pokarmowego, zabezpieczając przed rozwojem bakterii coli, tych szczególnie enterotoksycznych coli. Wymiata to coli z wola, stąd zapobiega powstawaniu zapalenia wola, a tym samym powstawaniu wymiotów u ptaków. Można podawać także ptakom dorosłym, kiedy mają zaburzenia procesu trawienia. Można stosować go jako probiotyk po kuracjach antybiotykowych. Kolejnym produktem też w proszku jest mielony ostrobest i oregano z dodatkiem oleju eterycznego z oregano. Produkt działa przede wszystkim na przewód pokarmowy, poprawia strawność, wykorzystanie paszy, poprawia powstawanie prawidłowych odchodów oraz dzięki zawartości oleju eterycznego poprzez działanie karfarolu i tymolu wpływa pobudzająco na układ immunologiczny ptaka, stąd zwiększa możliwości obronne ptaka przed patogenami. Dawkuje się łyżkę stołową na kilogram karmy. Konfekcjonowany jest w pudełkach po 250 gramów. Kolejne produkty, już takie zamykające naszą ofertę, to drożdże. Drożdże, popularne źródło białka, źródło witaminy B, naturalne źródło przede wszystkim białka. Jak wszystkie drożdże, podajemy je na karmę. Są najbardziej popularne w osuszaniu karmy przy podawaniu produktów na karmę w postaci olej, jak i innych produktów płynnych. No, podajemy je w celu wzmocnienia ptaka po przebytych chorobach, podczas stosowania antybiotykoterapii, po kuracjach antybiotykowych, po locie, żeby szybciej wzmocnić ptaka i zregenerować układ mięśniowy. Mamy cztery produkty drożdżowe. Drożdże piwne czyste, drożdże piwne z oregano, drożdże piwne z czosnkiem i drożdże piwne witaminizowane. Oprócz naturalnej witaminy B,
są wzbogacone witaminą AD3E. Stąd polecałbym stosowanie, szczególnie w okresie odchowu młodych ptaków, czyli w okresie rozpłodowym. Jak wszystkie drożdże podawane są na karmę z zwilżonym olejkiem, do zwilżania polecam naturalne oleje, głównie na zimno tłoczone, ze względu na to, że są to oleje najzdrowsze. Myślę, że omówiłem wszystkie produkty. Staramy się dokładać jak najwięcej tutaj starań i pracy, by doskonalić te produkty, po to, żebyście Państwo byli usatysfakcjonowani, żebyście zbierali coraz to większe laury w tym szybko rozwijającym się sporcie. Staramy się, by ceny produktów były na umiarkowanym poziomie poprzez końcową cenę detaliczną, a także staramy się cały czas zwiększać wydajność tych produktów. No i oprócz tego prowadzimy cały czas prace naukowo-badawcze nad powstawaniem nowych produktów, wykorzystując wszystkie nowości, które pojawiają się w farmacji, w fitoterapii, byśmy mogli je jak najszybciej wprowadzić także do tego sportu gołębiarskiego, by można było jeszcze bardziej uprzyjemnić ten sport, czyniąc ptaki bardziej odporne na choroby i po prostu by ptaki miały coraz lepsze wyniki w sezonach lotowych. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych wydań naszej prezentacji, podczas których będę Państwu starał się zaprezentować postępowanie w poszczególnych z okresach hodowlanych, jak i w sezonie lotowym. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.